Tutaj chciałbym tylko wspomnieć jeszcze, że vlog ten nagrywany był 29 maja. I życzę miłego oglądania. A więc witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog, jak widzicie, akcja Azoty. Zosiejemy sobie nawóz na owiec. Nie w jakich dużych ilościach, bo tu jest 25 kilo na... Nie no, 50 kg na pół hektara, więc to tak tylko, żeby o troszeczkę dokarmić go i tyle. Także tam nie będziemy, nie wiadomo ile walić. Nawet nie wiem, gdzie te ścieżki po opryskiwaczu były, ale jedziemy jakoś na oko. Także co, no tutaj mamy rozsiunę. Zaraz się zasypiemy znowu. Jedziemy na kolejne pole. Troszkę pogniecie, no ale co zrobić. Tutaj robiłem ścieżki, w sensie no ścieżki, no. Jak pryskałem, no to robiłem sobie, wiecie, na pustym opryskiwaczu.
rozłożę na lance i robię sobie ślady mniej więcej, jak to jechać, nie? Żeby też nie robić nakładek. Ale jak widzę, to teraz wszystko zarosło. Nic nie widać, gdzie nie jechałem, więc... Kurde, tylko tam już tego. Mieszadło mi tego nie wygarnie. No trudno. Tutaj się słabiej posypiemy trochę i zobaczymy, czy będę jakiś... jakieś efekty tego. Nawet w miarę wysypało to, co miało wysypać. Jest dobrze. Dobra, teraz tam jeszcze skoczę i... kiełkował, wyrósł. Zaraz w sumie sami zobaczycie. Ale to oczywiście jest wszystko tak, jak ma być. Tylko że w tym roku ja siałem w technice siewu pasowego. I takimi pasami siałem. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No chyba, że po tym deszczu trochę bujnęło. O, tutaj ładniutki on jest. Czorniutki, taki elegancki. Teraz my go jeszcze tu dowalimy. A z ocikiem, no to myślę, że będzie jeszcze lepszy, co? Ale już pomału powiem wam, że kłosy puszcza. Więc tutaj... zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tym nawożeniem. Czekaj, się przygotowuję na TikToka coś. Zapraszamy TikToka oczywiście. AgroHubert5, czy jakoś tak to było. Ojej.
są ślady. Żeby tylko mi starczyło. To się przeniósł tam, nie? Z pola od sąsiada, co? Ale na przykład pasty normalnie są, nie? Więc jednak coś ten łoprys tam daje, nie? Nie, to nie takie głupie jak się wydaje. Powiem wam szczerze, że w tym roku akurat jestem z owca zadowolony.
bo ostatnio tam gdzieś na Snapie mi wyskoczyło jakieś wspomnienie tam sprzed 2 lat, czy sprzed roku, to akurat w tym okresie, w maju, to naprawdę ten owiec to był 2 razy mniejszy i 2 razy gorszy niż jest teraz. Teraz jest naprawdę ładny, myślę. W sensie no, za duży on to nie jest, za wysoki. Ale no co, może zaraz dostanie tego nawozu, troszkę podskoczy. Jeszcze jakby tak deszcze pokropiło, też nie byłoby źle. Ale to mówię, to wszystko się łokoże, co to wyjdzie. Co to wyjdzie, jak to będzie i dla kogo to będzie. Dobra, walniemy sobie tutaj poprzeczniak jakiś taki. O, ojejku. Właśnie zastanawiam się, skąd tu jest taka kurna dziura. Czy to ani przez dzika, ani przez co? Chyba, że pługiem, żebym wyjebał taką bruzdę wielką. Tak też może być. Tutaj sypniemy wincy, żeby... Może coś tam się go porozbuja jeszcze. Ale... To bojowisko nam, cholera. Dobra, czyli teraz już go... Musimy ryncyma powiedzierać ten nawóz, bo... No już mieszadło nie daje rady. Szczepotka. Mam majna torki. Ojejko. Chyba, że chuj, staniemy gdzieś tam tego. Staniemy gdzieś w lepszym, z lepszym zbożu. Dobra, trzeba jakoś ten nawóz teraz powydzirać stąd. No to jak łopata, widzę. Ale jakby to stąd powydzierać, tak sensownie. To tak kurde. Dobrze, żeby go... rozkręcił na maksa. Może jakoś tam skoczymy. O! Ta chuja, kurwa, skoczymy. Na brzuchu, o kurwa, się wyjebie. O jajku! Opa! 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 Nie no, tak to tego nie zrobimy. Dobra tam. W domu się go odczepił, wypróżni go. Skręcamy dziadygę i jedziemy do domu, bo to też nie ma co za długo siedzieć. Ogólnie co, no teraz idą deszcze, jak widzicie. Z jednej strony dobrze dla zbóż i tak dalej, dla roślin w ogóle, ale z drugiej strony kuźwa. Akurat gdy sobie zrobiłem siano, kurwa, gdy sobie zrobiłem siano, to akurat musi deszcz być, tak? No ale co, o kurwa, żeby szybę rozjebał znowu. Tu się boję, że mogło nie dolecieć. No ale zobaczymy no. Czekaj, ja tu jechał. Muszę jechał.
Dobra, telefon w kieszeni, dobra, dobra. Panie, no to torpeda. Coś tam posypało tego nawozu, nie? Coś ich tam posypało. O, jak widzicie, już kłosy puszczają pomału. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie, nie? No tylko no tutaj, no jak widzicie, takie pasy są, kurcze, niedosiane. I nie wiem, czemu tak jest. Ujojku. Nie no, w sumie ty. Tędy przejeżdżałem. Tu jest wszędzie. Tu. To jednak dostało chyba. Tylko, że ja tu trochę zwęziłem, ale chuj. Nieważne. Tutaj też doleciało. I tutaj już tak, o. No ale trudno, właśnie jeszcze od miedzy, kurwa. Nie nawozione od miedzy. Ej, idź tam. No ale co, no. Na razie mówię, nie ma co gdybać, nie ma co tutaj mówić za bardzo. Jak będzie, tak będzie. I tyle. Ojejku. Dobra, ogień na koci. Także pewnie będziemy kończyć tego vloga. Także jeśli wam się vlog spodobał, stawcie łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem. Czekajcie na więcej takich oto oporowych akcji, jak ta. Coś pięknego, nie? No chyba, że mamy jeszcze pszenicę, może pokażę, jak wygląda. Co podjedziemy. No bo jedę, kurde, blacha, bo kurde zaraz na szybkim. Dobra, chyba pochorzę. O kurde, co mnie zaczepiasz ty, jedek. No co, to jest... Czekajcie, bo tutaj jest, kurcze, i żyto, i przężyto, znaczy Boże, żyto, przężyto. Pszenica i żyto mi tutaj powyrastały. No, powiem szczerze, że pszenica w tym roku to taka zaola Boga, to nie będzie chyba, coś tak czuję, bo widzę tak po kłosach, to takie to wszystko jeszcze trochę marne. No ale co zrobić, no taki rok, więc takie będą plony, no może to jeszcze jakoś się bujnie, chociaż no nie wiem, kuźwa. Takie to nie mówię, nie zaola Boga, ale żyto ładne. Kurwa, pszenica chujowa. Ale dobra, mniejsza o to. Co będzie, to będzie, się będziemy przejmować, tam kurwa. Także będziemy się żegnać. Tutaj widzicie, ciapek stoi, piękny Boży ciągnik. Na pięknym tle takim burzowym. O, obejście 360. Fiu. Ogółem opór mi się urwał, o. Kurwałem opór, wujka. Wyjeżdżałem ze stodoły, jak nie było, to i raz. No, dobra, także co? Mówię, zostawcie łapeczkę, zostawcie subika. Wbijajcie na poprzednie filmy, jak ktoś jeszcze nie widział. I do kolejnego vloga, trzymaj ta się, siemano.